jesienne ogrodów królowe, czyli trawy pampasowe. Moi drodzy, czy warto kupić je teraz, czy może warto na wiosnę? Czy warto kupić sadzonkę, czy może jednak wysiać z nasion? O tym dzisiaj. Dzień dobry. Kochani, jak widzicie, trawnik mój w tym roku jest w opłakanym stanie przez suszę i nie podlewanie, ale trawom pampasowym wcale to nie przeszkadza i dzisiaj na tych trawach się skupmy. Mam po swojej prawej i po swojej lewej, czyli odwrotnie u Was, dwie trawy pampasowe. To jest moja królowa, trawa pampasowa żeńska. Z roku na rok coraz większa. Spójrzcie, jaka ona jest ogromna. Nie mam szans nawet, żeby ją tam posmyrać dobrze, a lubię to bardzo. I ta, moi drodzy, trawa pampasowa męska, która jest jeszcze większa, ale ja tam później Wam pokażę, ale męska. Już taka trochę inna, wygląda jak zmokła kura, ale mimo wszystko też cieszy oko. Jest też jeszcze jedna, ale to jest niespodzianka i będzie o niej na koniec. Moi drodzy, ta jest kupiona jako sadzonka. Dlaczego? Bardzo mi na tym zależało, żeby koniecznie mieć dziewczynkę, a żeby mieć pewność, że kupimy dziewczynkę, o tym też mamy odcinek zupełnie osobny na kanale, musimy kupić już z wiechą, tak? Z kwiatostanem, bo inaczej nie wiemy, co nam z tego wyrośnie, nie odróżnimy absolutnie tego po liściach. Oczywiście etykietka tutaj nie daje nam żadnej gwarancji, bo producenci, moi drodzy, się tym specjalnie nie przejmują. Co nam sprzedają? Mamy napisane Col de Riel albo trawa pampasowa i może być obrazek żeńskiej albo nawet różowej, a może być z tego wyrosnąć nam coś takiego. Tak więc bez wiechy, no niestety na dwoje babka wróżyła. Na te wiechy, moi drodzy, czekałam 4 lata. Od wysiania z nasion. Jak to zrobiłam? Moi drodzy, kupiłam po prostu nasiona w sieci, trawy pampasowej różowej, no bo oczywiście no każdy by chciał mieć różową trawę pampasową, no i wysiałam. Słuchajcie, to wschodzi jak normalny trawniczek. Tak, takie drobne kiełki i tak dalej, potem część z tego obumiera, można by to pikować, ale generalnie łatwo to kiełkuje, no i potem trzeba to rozsadzać do większych doniczek, no i oczywiście docelowo potem posadzić w gruncie, bo trawy pampasowe są mrozoodporne, tylko muszą mieć drenaż. I tym sposobem, moi kochani, ta jest z sadzonki, a ta jest z nasionka. One są mniej więcej w tym samym, znaczy te sadziłam w tym samym momencie, co kupiłam tę sadzonkę, tylko ona jest mniejsza ze swojego gabarytu, dlatego że to jest dziewczynka, one są zawsze trochę mniejsze, no a facet to jest już ogromny, rozrasta się jak wściekły. I teraz, moi drodzy, żeby Wam pokazać, jakie one są duże, ja sobie zeskoczę tam na dół, najpierw dla porównania jeszcze stanę tu, tak, jakąś miarkę mi się przydała, a teraz sobie zeskoczę tutaj. Widać mnie? Tu jest Woli, 4-letnia trawa. No jest moc, opla. A teraz niespodzianka. Wspomniałam Wam, kochani, że sadziłam z nasion różową trawę pampasową i jako taką kupiłam. I ten chłopczyk jest z tego samego sortu, z tych samych nasion i on absolutnie nie jest różowy, ale tam, widzicie, tam za mną, tam się coś pipi i wygląda na różowe. Chodźmy bliżej, ja Wam po drodze powiem, co tam się zadziało. I moi drodzy, ta trawa kwitnie pierwszy raz, mimo że wtedy była posadzona 4 lata temu. Muszę wejść w buraki, żeby Wam to pokazać. Spójrzcie. Widzicie to? Ona jest wyraźnie różowawa. Tak? Może z drugiej strony będzie lepiej widać. O! Spójrzcie tu, między bananami. Jest różowawa. W kamerze zapewne tego tak nie widać. Podsumowując. Czy nasionko, czy sadzonka. No, żeby mieć gwarancję, że będziemy mieli białą dziewczynkę, no to oczywiście tylko i wyłącznie sadzonka i tylko i wyłącznie z wiechą. Jeżeli chcemy mieć więcej roślin i mamy miejsce, tak, żeby uprawiać i czekać te parę lat i chce nam się czekać, to oczywiście nasionka, bo to jest uprawa groszowa, a kiedy już wyhodujemy taką ładną, to oczywiście możemy ją puścić dalej w świat, na przykład na grupie egzotycznie swoje tego typu sadzonki różnych roślin wysiewanych możemy wystawiać, więc zapraszam Was na grupę serdecznie. Nie będę więcej mówić, niech dzieła bronią się same. Miłego weekendu, trzymajcie się, pa!